To było wystąpienie prezesa PiS-u, a nie prezydenta wszystkich Polaków. Ale w tym wystąpieniu znalazłem kilka zdań, które od dawna mówią posłowie Sojuszu Lewicy Demokratycznej. My jako Lewica od dawna domagamy się od Platformy Obywatelskiej przedstawienia prawdziwej sytuacji polskich finansów, przedstawienia programu walki z recesją, przedstawienia programu, który pozwoli polskim rodzinom patrzeć z optymizmem w przyszłość. Niestety, do dzisiaj Platforma Obywatelska nie chciała na ten temat rozmawiać. To jest jedyna dobra strona dzisiejszego orędzia pana prezydenta, że wreszcie pan premier powiedział o sytuacji gospodarczej, ale nie powiedział uczciwie Polakom, co ich czeka po 7 czerwca. Platforma Obywatelska stosuje triki przedwyborcze, nie mówiąc dzisiaj obywatelom, w jaki sposób będzie walczyła z recesją, czy poprzez podwyżkę podatków, czy poprzez zwiększenie deficytu budżetowego, czy będą cięcia, a jeżeli będą, to których grup społecznych i zawodowych dotkną. Niestety, Platforma Obywatelska nie chce pokazać Polakom prawdziwego obrazu i powiedzieć, w jaki sposób będzie walczyła z recesją.